Przechodzimy do, przechodzimy do kolejnej uchwały, druk numer 6. Teraz mamy, proszę Państwa, uchwałę w sprawie korekty uchwały w sprawie zadań do wieloletniej prognozy finansowej oraz wieloletniego programu inwestycyjnego miasta Krakowa. I teraz tak, macie Państwo wklejone do druków jedną wersję, ale to jest wersja błędna. Wersja prawidłowa jest z ulicą Różyckiego, którą Państwo dostaliście jako rozdaną osobno przed sesją. Znamy parku? Tak. Znamy parku z ulicą. I na Rutowicza proszę dopisać zgodnie z tym, co było zapisane propozycją pana Ireneusza, że ten zakres nie dotyczy całej ulicy, tylko jej odcinka między Mackiewicza a ulicą Bałtycką. Po tym jak zostają, bo one są hipotetyczne, no z ich opatrzenia, to wtedy będziemy wskazywać konkretne kwoty. O 35 mówiliśmy na Różyckiego, a na Rutowicza 20. Zadanie, które jest tak jakby nowum, to jest lampa na Siemaszki. To wynika z faktu, że trzeba to realizować w cyklu dwuletnim, czyli 4 tysiące na projekt i 10 tysięcy na realizację. I bieżące utrzymanie tej toi z uchwały z Zieleni. Czy są jakieś pytania do tej uchwały? Nigdy, w związku z tym poddaję pod głosowanie. Proszę Państwa, jest za, proszę podnieść ręki. Dziękuję. Kto z Państwa jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. 11 za, 3 przeciw i 1 wstrzymujący. Przechodzimy do kolejnej uchwały.